Radio Eter FM. Złap nas w sieci. Dziś na audycji Nowe Oblicze mam gościa, Sławka Kołodzieja, który jest pilotem rajdowym i zawodnikiem Automobil Klubu Rzeszowskiego. Cześć. Cześć, witam. Mam problem, od czego zacząć, bo tych osiągniesz masz trochę, a jeszcze w ostatnich tygodniach sporo się działo. No, w ostatnich tygodniach trochę było intensywnie. Zaczęliśmy w sumie od wyjazdu do Nowego Miasta nad Pilicą, pojeździć tam lancerem po lotnisku. No i się fajnie tam poskładało, była fajna konkurencja, dużo ludzi z Warszawy przyjechało swoimi mocnymi samochodami, przygotowanymi jak do Mistrzostw Polski. My swoim lancerem, takim można powiedzieć półseryjnym, wyglądaliśmy trochę biednie. Na szczęście pokazaliśmy też trochę, że nie tylko sprzęt, a po prostu jakieś umiejętności i umiejętność też czytania trasy zaowocowało tym, że osiągnęliśmy tam przyzwoity wynik, trzecie miejsce. Następnie tydzień już później ładowałem się w czwartek w sumie do Cieszyna na rajd Barwórki Cieszyńskiej, gdzie z Kubą Szewczykiem też z Automobil Klubu Rzeszowskiego pojechaliśmy w ramach trzeciej ligi rajd Cieszyńskiej Barwórki. No i też fajnie, załóg może nie było zbytnio, bo 12 w klasyfikacji jakby generalnej tego rajdu okręgowego, ale też fajna jazda, mądra, w trudnym rajdzie z dużą ilością syfu, czyli tak zwanego błota, takiej brudnej drogi, udało się wygrać, także bardzo pozytywnie zaczął się ten weekend. Ale może zaczniemy troszeczkę od początku. Twoje starty pierwsze to były właśnie związane z konkursową jazdą samochodem. Jak je wspominasz? Pierwszy Kajodes był w 2008 roku bodajże. Z Piotrkiem Wróblem pojechaliśmy do Mielca. Kajodes był dla mnie bardzo trochę straszny, można powiedzieć, bo nie tyle co próby mnie przerażały, a fakt wypełniania książki, karty drogowej, obsługę książki drogowej dawały mi takie poczucie, że może być ciężko. Na szczęście dzięki pomocy doświadczonym kolegom jakoś się to ogarnęło powoli. No i potem ukończyliśmy ten pierwszy start, potem była chwila przerwy. Następnie dwa sezony też, dwa, trzy, no można powiedzieć, starty w amatorkach właśnie tu po Podkarpaciu. No i człowiek z każdym startem trochę przywykał do tego, zaczął to niektóre rzeczy robić rutynowo, dlatego było już coraz lepiej. I stało się to twoją pasją. Tak, mnie rajdy już jakby można powiedzieć zakręciły od bodajże już 12 lat, także można powiedzieć połowę życia. Przez to, że mieszka się przy odcinku specjalnym, nieopodal, to przeważnie od tego się zaczyna. Jak się za młodu widzi, co człowiek potrafi wyprawiać z maszyną, samochodem, to potem to uzależnia. I tak się zaczęło. No właśnie, czyli zaczęło się od oglądania, ale skąd wziął się faktycznie pomysł, żeby startować jako pilot właśnie, a nie jako kierowca? Znaczy, na początku wyszło to z tego, że z ograniczeń, jakie, no wiadomo, kierowca musi mieć samochód. Ja w wieku 18 lat na taki samochód do jazdy jakiejś, powiedzmy, rajdowej, no ciężko jest takie coś uzyskać, dlatego najszybszą, no, żeby być w załodze rajdowej, to wiadomo pilot, bo pilot, no, prezentuje tak jakby, świadczy swoje usługi, wsiada po prostu do samochodu i startuje z kierowcą. No i dlatego z przyczyn, można powiedzieć, finansowych zaczęło się od pilotażu, a że mi się to też spodobało, to tak zostało do dzisiaj. No bo tak czy siak jesteś w rajdówce i jedziesz. Tak czy siak właśnie jestem w rajdówce, przeżywam cały rajd, a mówię, no dużo łatwiej jest się dostać na prawy fotel niż na lewy, gdzie trzeba mieć, no wiadomo, jakieś zaplecze i finansowe. W ubiegłą niedzielę odbyła się ostatnia runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w konkursowej jeździe samochodem. No i pochwal się.
No to się udało, ja mówię udało, no wiadomo, to jest jakaś praca pilota, kierowcy musi być tutaj i nie da się tak po prostu przyjechać z marszu i wygrać, także no dzięki pracy przez cały rok wygraliśmy tego KDS-a po raz pierwszy w generalce, też w sumie od 6 lat się udało, raz było drugie miejsce, no i dzięki temu awansowaliśmy też w punktacji całorocznej na trzecie miejsce w klasie w generalce, także ogólnie bardzo pozytywny weekend. Udany. Ja zachęcam do zaglądania na nowe oblicze na Facebooku, bo tam już w niedzielę, w zasadzie parę godzin po starcie, pojawiła się galeria zdjęć i imprezy, a my do rozmowy wrócimy już za moment. Radio Eter FM. Złap nas w sieci. Czy trudno jest zdobyć licencję pilota? Dla chcącego nic trudnego, jak to mówią. Licencję pilota zdobyć, przynajmniej w moim przypadku, nie było tak trudno. Wystarczy pojechać, pouczyć się trochę regulaminów, a przede wszystkim być na rajdach, to wtedy łatwość uczenia przychodzi dużo, dużo lepiej. No i co? Trzeba pojechać do Krakowa, tu jest najbliżej, żeby zdać egzamin na licencję rajdową. Ja w moim przypadku na licencję P, czyli pilota. Zdać taki egzamin, potem opłacić stosowne wpłaty za licencję, lekarza, psychotesty, które się... No, psychotesty brzmią ciekawie. No, to są takie badania, które no, wszędzie wszyscy kierowcy, operatorzy jakichś koparek i tak dalej przechodzą. A jakie cechy powinien posiadać dobry pilot? Na pewno powinien troszkę mieć organizacji, w sensie z papierami, z czasami, z jakimiś... Bo właśnie Witek ostatnio narzekał, gdy z nim rozmawiałam, że właśnie coś jego piloci tacy nie bardzo, że jednak kobieta uporządkowana, wszystko opanowane, a to jednak bałagan. Znaczy tak, no ja też no, staram się teraz już z perspektywy czasu już trochę ograniczać emocje związane z rajdem, bo no, nie ukrywam, że na początku rajdy, zwłaszcza uczestnictwo, wydziela takie emocje, że można o różnych rzeczach zapomnieć po prostu. A teraz już z czasem z taką, nabiera się takiej rutyny, wie się dokładnie, co jest po czym, co przygotować na dany dzień, na daną godzinę czasami. Także. No właśnie, a co należy do twoich obowiązków podczas rajdu? No mojego... Tak w skrócie, bo tego jest chyba dosyć sporo. No jest sporo, no to głównie to trzeba, ja się najpierw przygotowuję, jeśli chodzi o zapoznanie z trasą, które przeprowadzamy przeważnie dzień przed rajdem, to przygotowuję sobie jakieś tam mapki dojazdu, jakieś, mimo iż organizator też dostarcza, ale nie zawsze, nie jest to jakoś obowiązkiem. No i przygotowuję sobie jakieś dojazdy, jakieś skróty, żeby nie nadkładać drogi. Następnie po zapoznaniu przechodzi się badanie kontrolne, trzeba wszystkie tam dokumenty z badaniem kontrolnym, z odzieżą przygotować, potem wiadomo z opisem trasy trzeba też go ładnie zrobić, żeby nie przepisywać, bo ja się staram nie przepisywać, tylko już dobrze go zrobić na samym zapoznaniu. No i potem dobrze to podyktować, a to też jest sztuka i też w tej chwili widzę, że jeszcze mi dużo brakuje i cały czas się uczę, ale mam nadzieję, że z każdym rokiem, z każdym startem będzie coraz lepiej. No właśnie, bo bycie pilotem rajdowym to dość odpowiedzialne zajęcie, bo jednak jak podyktujesz, tak kierowca pojedzie. No tak, liczy się też bardzo dużo, żeby było zaufanie pomiędzy kierowcą a pilotem. Wspólne starty i przeważnie no, jak się jedzie z perspektywy sezonu albo nawet kilku lat, to już nawet o tym nie mówię, ale nawet z sezonu wyrabia się to zaufanie i można wtedy naprawdę szybko pojechać na to, co mówi pilot i no, trzeba mieć też pewność w moim przypadku, że to, co mówię, to jest na pewno dobrze, bo czytając jakąś komendę muszę być tego pewny, bo kierowca tak jedzie, także no, jest to odpowiedzialne, na pewno. No właśnie, jeszcze dodatkowo bycie pilotem jest niebezpieczne, bo nie dość, że może zdarzyć się wypadek, czego oczywiście nikomu nie życzę, ale jeszcze dodatkowo można oberwać od kierowcy, że źle się podyktowało, bo kto jest winny jak nie pilot, który
no, dyktuje. Wiadomo, są takie pomyłki, nawet i w Mistrzostwach Świata ostatnio na rajdzie Walii się zdarzyła pomyłka pilota. Na szczęście kierowca wtedy wyratował samochód z opresji, ale no, błędy bywają po dwóch stronach, i kierowcy, i pilota. Ja na szczęście nie miałem żadnych takich jakichś poważniejszych, że przypadków, powiedzmy, że był wolny zakręt, a podyktowałem, że jest szybki. Także no, zresztą jak widzicie, siedzę tutaj, także tych pomyłek było mało. A teraz może zmienimy troszeczkę temat i porozmawiamy o twoim życiu prywatnym. Tak, widzę tę minę, przerażenie, niespokojnie. Co robisz w wolnym czasie, poza rajdami? Nie wiem, podróżujesz, hodujesz jakieś owadożerne rośliny, zbierasz kapsle? Kapsle może nie zbieram, czasami je wyrzucam tylko i otwieram, ale dobra, mniejsza o to. Ogólnie, no co, no, pracuję, na co dzień pracuję oczywiście, zajmuję się grafiką komputerową, także w wolnym czasie też trochę takich rzeczy graficznych robię. Jak mam czas i tylko pogoda pozwala, to często podróżuję i staram się przeważnie w Bieszczady, bo jest najbliżej i najładniej według mnie, także bardzo lubię w Bieszczady jeździć, jeśli tylko nadarzy się okazja. Dalsze podróże też są wskazane, ale to już trzeba planować. No właśnie, nie bądź taki skromny, opowiedz coś o swoich dalszych podróżach, no bo jest się czym pochwalić. Znaczy pochwalić, tak jak tu wcześniej mówiłem, dla chcącego nic trudnego, można naprawdę teraz w dobie internetu, w dobie samolotów, naprawdę za małe pieniądze zwiedzić kawał Europy, a nawet i świata. Wystarczy to wiedzieć, gdzie szukać i mieć też właśnie organizację, taką samą organizację co do wyjazdu, co do pobytu tam. Także no, tu takie cechy pilota też się przydają do takiej organizacji jakiejś tam podróży. A wróćmy właśnie do tematu motoryzacji, bo to chyba najbardziej interesuje naszych słuchaczy, bo tak zapowiadałam, że pilot. Jakie masz marzenie związane z rajdami? Co jest twoim celem, do którego dążysz? No, cele, można powiedzieć tak, są jakieś tam... Są i długoterminowe, są i takie, które zmieniają się pod wpływem sezonu, pod wpływem jakichś startów i tak dalej. Także no, na przykład takim moim marzeniem na przyszły rok to jest pojeździć sezon w Mistrzostwach Polski, bo tylko to w przyszłym roku, można powiedzieć, będzie organizowane w Polsce, nie będzie drugiej ligi, tylko od razu jakby Mistrzostwa Polski. Także cel jest taki, żeby pojeździć. Są jakieś już tam rozmowy, także ogólnie idzie w dobrym kierunku. A długoterminowe, no to pewnie pilotować tak długo jak Maciek Wisławski. A Maciek Wisławski ma teraz chyba koło 60 bodajże, ale chłop się trzyma. A powiedzmy teraz może coś o notatkach pilota, bo dla większości ludzi jest to po prostu czarna magia. Bo jak się na nie spojrzy, to no, jakby się miało normalny człowiek to przeczytać, no to mogłoby z tego być no, ciekawie. Opowiedz coś o nich. No, możesz też zaprezentować fragment. Nie, no fragmentu nie mam na nic napisanego, ale... A to zaraz napiszemy. Ale no, ogólnie powiem, że chyba trudniej by mi było zinterpretować jakiś wiersz teraz, niż przeczytać opis, wiadomo. Jest to no, system znaków, który dochodzi do kierowcy, do głowy, i on dzięki tym znakom sobie rysuje tak zwaną drogę, czyli określa się zakręt, kierunek, stopień, jakieś niebezpieczne rzeczy, czy ciąć, czy nie ciąć, podbicia i tak dalej, odległości między tymi zakrętami. No i się podaje po prostu kątowo i to są umowne takie znaki. Każda załoga ma swój wyspecjalizowany opis. No i według tego się potem jedzie na odcinku specjalnym. Także no, jest na początku przychodziło to trochę dziwnie, żeby się nauczyć różnych, szczególnie zapisu. A potem jednak z czasem już się wszystko to przyszło to tak, że no jest to normalne, nie ma z tym jakiejś filozofii, jak już teraz na to patrzę dokładnie, nawet opisy z tamtego roku, jak przeczytam sobie daną sekcję zakrętów, to potrafię sobie przypomnieć, jaki to jest odcinek i na jakim rajdzie. No właśnie miałam zadać to pytanie, czy w razie, gdyby podczas rajdu pomyliły ci się kartki, zgubiły jakoś, to one są chyba jeszcze ponumerowane, ale gdybyś jednak zgubił jakiś ten wiersz, który w danym momencie czytasz, a cały czas jedziecie, jesteś w stanie się odnaleźć do dokładnego momentu, w którym jesteście? Tak, zdarzyło się nawet na Rzeszowskim bodajże rok temu, że no i nawet na odcinku, którym blisko mieszkam w Czucu, że pomyliła mi się sekcja zakrętów, by identycznie prawie napisane, no i
część odcinka, jakieś powiedzmy 500 metrów, dyktowałem z głowy, ponieważ dobrze pamiętam ten odcinek i mam taką fotograficzną, można powiedzieć, pamięć, także dyktowałem z głowy, a potem odnalazłem charakterystyczny punkt, który był nawrót, a takich nawrotów, powiedzmy, na razie nie jest zbyt wiele, także trzeba znaleźć jakiś charakterystyczny punkt i zacząć dalej normalnie dyktować. Czyli wszystko się da. Rajdy samochodowe, jak i każdy inny sport, ma swój slang. Możesz podać kilka jakichś ciekawych określeń, z którymi się spotkałeś, bo w zasadzie pewnie co załoga to jakieś inne określenia. A są jakieś takie wyjątkowe, które zapadły ci w pamięci lub macie właśnie z twoim kierowcą? Ty masz różnych kierowców, z różnymi jeździsz, więc może akurat coś zapamiętałeś? Ja myślę, że jeśli chodzi o slang, to jest taki dość popularny w naszym świecie, typu wykręcić dzwona jakiegoś albo coś, to wiadomo, mieć wypadek. Jakieś omijać baobaby, czyli żeby się nie wcelować w jakieś drzewo. Są różne rzeczy. Zwiedzać krajobrazy, to znaczy, że się trochę tam wypadnie poza trasę, no coś się tam pomyli. Przestrzelić skrzyżowanie jakieś często się zdarza, czyli pojechać prosto na jakimś skrzyżowaniu, nie tam, gdzie droga skręca, tylko tam, gdzie samochód akurat chce jechać. Także no jest, zależy od sytuacji. A kto jest jeszcze zainteresowany, można znaleźć masę tych określeń w internecie. Jedno z ciekawszych właśnie na określenie pilota. Pilot, osobnik będący na wyposażeniu rajdówki, nie ma dostępu do kierownicy, a jednak zwykle wie lepiej od kierowcy, gdzie i jak jechać. Tak więc uwaga, Sławek zaczyna. Start 2 lewy, przechodzi w 6 prawy szczytem, 250, 4 lewy ciąć, przechodzi w 3 prawy, ostrożnie z uwagą i 100, 6 lewy śmiało, 250, 5 lewy podwójny i 50 schamowanie, 2 prawy nie ciąć na przykład. Jeśli ktoś coś z tego zrozumiał, to gratuluję. Teraz pytania od naszych słuchaczy, bo jak wiadomo na audycji Nowe Oblicze można zadawać pytania naszym gościom. Co myślisz o coyotesach? Coyotesy są fajne, a ogólnie to jeśli chodzi o jakoś naukę jazdy, dużo uczą jeśli chodzi o zachowanie samochodu, że samochód rzeczywiście może wymknąć się spod kontroli, a KDS są taką formą, można powiedzieć, zabawy, no, z takiego wejścia do sportu samochodowego, że naprawdę można dużo się nauczyć samochodu, o tym, jak on reaguje w ekstremalnych sytuacjach, także jest to na pewno przydatne. Kolejne pytanie. Dlaczego przydałby się w Rzeszowie tor wyścigowy? Tor wyścigowy przydałby się nie tylko w Rzeszowie, ale w każdym takim większym mieście. Dlaczego? Można w sposób bezpieczny i kontrolowany, w cudzysłowie, wyżyć się w samochodzie, a nie na ulicy. Zawodnik, który by pojeździł po takim torze, powiedzmy nawet pół dnia, potem wracając na ulicę, jest najbezpieczniejszym, wręcz można powiedzieć flegmatycznym kierowcą. No i na pewno nauka jazdy, jeśli chodzi o trudne warunki, o jakieś, gdyby był śnieg, ślisko, mokro, jak zachowuje się samochód, można przeprowadzić dużo, dużo szkoleń jazdy, szkół bezpiecznej jazdy, także na pewno procentowałoby to w jakości kierowców tutaj. Jak oceniasz kierowców, z którymi jeździłeś i dlaczego z zimnym było najlepiej? Z zimnym było najlepiej, bo długo się znamy. Od pierwszych rajdów jeździłem mu kibicować do Częstochowy, do Podkraków, także pierwsze oglądałem, podziwiałem go, a nagle rachciach i jeździmy razem, także dlatego jest moim ulubionym kierowcą. A ogólnie no, zdarzyło mi się w życiu wielu kierowców mieć i na szczęście byli to szybcy kierowcy, także ogólnie na tak, brak... Nie możesz narzekać, bo będą tego słuchać. Tak, ale nie, ogólnie to można nawet sobie sprawdzić po wynikach, że kierowcy naprawdę byli konkretni i dawali dużo frajdy z jazdy. Już niedługo wybierasz się z Witkiem na warszawską Barbórkę. Cieszysz się?
No tak, to jest też spełnienie moich jakichś tam marzeń kolejnych. Barbórka warszawska, mimo iż rajd jest bardzo kompaktowy i taki, można powiedzieć, pod publikę, ma swój klimat na pewno i, no i będzie na pewno fajnie i ciekawie, zwłaszcza, że warunki nie są pewne, jakie będą. Może być śnieg, może być sucho, może być wszystko. No i na pewno będzie fajnie i postaramy się wszystko, co w naszej mocy zrobić, żeby się dostać na, wiadomo, na ulicę Karową, ale no do tego odległa droga, bardzo odległa. No właśnie, to nie będzie wasz pierwszy start, bo już wcześniej jechaliście rajd karkonoski. Jak wspominasz? Rajd karkonoski był trochę pechowy, jak wiadomo. Ogólnie sezon zimnego Mirka w tym roku jakoś pechowo. Tak, awarie samochodu, które no, na niektóre nie mamy wpływu, jako ludzie, po prostu złośliwość rzeczy martwych. Do momentu awarii, czyli do momentu odcinka prologu, można powiedzieć, było bardzo fajnie, mieliśmy fajne nastawienie, dużo nowości, długie odcinki 30-kilometrowe, także dla mnie to też była jakaś tam nauka. Także zapowiadało się dobrze, szkoda, że tak krótko, mogliśmy za to pozwiedzać okoliczne góry, jakieś sztolnie i tak dalej, ale w każdym bądź razie było pozytywnie. Samochód na najbliższy rajd już jest właściwie gotowy, a wy? Jesteście przygotowani? My zawsze jesteśmy przygotowani. Gdyby teraz trzeba było wyjść ze studia, to moglibyśmy coś pojeździć nawet, także jeśli chodzi o nas, zawsze jesteśmy przygotowani i najważniejsze, żeby auto jechało, a reszta jakoś pójdzie. Jeszcze musimy, wiadomo, się zdzwonić, zgrać, co tam ustalić, jak jedziemy, jak wszystko. I ja trasę już mam w głowie, jakieś tam regulaminy są w głowie, także Witek powinien tylko wsiąść i jechać. Jakiś czas temu rozmawiałam też z Witkiem o przygotowaniach rajdówki, jak to wyglądało. Właśnie, pamiętasz, co się działo, gdy jeszcze kliówka była biała? No, pracowaliśmy nad nią. To tak. Może wysłuchajmy rozmowy z tego wydarzenia. Zapraszamy, Sławku. Ty tu będziesz siedział, jeszcze nie masz to jest, na... To jest mój pierwszy raz. Jeszcze nie masz na czym, ale już wkrótce będziesz tutaj siedział. Opowiedz mi, jak się z tym czujesz? Czuję się wykwintnie. Może ja coś opowiem, chociaż pierwszy raz widzę to moje miejsce, nowe biuro. Tak, mamy tu rury obudowane, żebym nie zranił sobie ręki ani nogi. Mamy tu miejsce na fotel, którego nie ma chwilowo. Mamy dużą gaśnicę, mam nadzieję, nie będę jej używał. Czy Witek jest osobą godną zaufania, że powierzysz swój los w jego ręce, szybkie, dwie lewe i dwie lewe nogi? Myślę, że to się okaże po dwóch OS-ach, chociaż żeby te dwa OS-y dojechać, to właśnie będzie to jest sprawdzian zaufania. Jeśli będziemy po dwóch OS-ach, znaczy, że można jechać. Wysłuchaliście właśnie bardzo ocenzurowanej wersji wywiadu, który przeprowadził Jacek Kuta, którego serdecznie pozdrawiamy. I przy okazji też zapraszam was do lajkowania strony Fotografia Motoryzacyjna Jacek Kuta. Na pewno fani motoryzacji będą mieli co tam oglądać, ponieważ zdjęcia samochodów są naprawdę no, genialne. No właśnie, może wróćmy do tych wydarzeń w garażu. Jakie wspominasz? Znowu wspomnienia, no ale jednak w garażu się działo. No, wspomnienia zawsze są fajne, zwłaszcza jak jest fajna ekipa. W tym przypadku tak było. No przygotowanie rajdówki to no, starałem się pomóc. No, można powiedzieć, moja pomoc była bardzo ograniczona z racji odległości, z racji też czasu. A i tak dzielnie wtedy polerowałeś te elementy. No, ale wtedy starałem się pomóc jak tylko mogłem. Także no, Witek sam oceni pewnie, czy ta pomoc się przydała, czy wręcz zaszkodziła. Radio Eter FM. Złap nas w sieci. Nie oszczędzacie dziś naszego gościa i pytań jest naprawdę dużo, więc teraz już musisz tak dosyć szybko odpowiadać na te pytania. Będę. Co sądzisz o pomyśle likwidacji pucharu i scalenia go z mistrzostwami Polski? Ciężko na ten czas powiedzieć. Wszyscy czekają na regulaminy, które wyjdą i jak to będzie wyglądało regulaminowo.
no, na to, co teraz, jakie są przecieki, to mają być krótsze rajdy, po prostu kilometrowo, kilometrów OS-owych ma być mniej, około 120. No, znika rajdowy puchar, wszyscy będą jeździć w mistrzostwach Polski, dla tych przychodzących z pucharu ma być nieznacznie wyższe wpisowe, także ogólnie pierwszy rok startu wychodzi niby, że będzie więcej jazdy w podobnych pieniądzach, ale no zobaczymy. W każdym bądź razie najfajniejsze jest to, że można będzie walczyć o tytuł mistrza Polski i no i to jest takie w porównaniu do pucharu, gdzie walczyło się o zdobycie pucharu Polski. Tak, tutaj o mistrza Polski jest to bardziej też medialne i dla sponsorów, i dla ludzi. Kolejne pytanie. Jakie są różnice między wyścigami a rajdami? Bo wiele osób tego nie rozumie, no, nie potrafi po prostu. Tak, i myślę, że dokąd będziemy żyć, dotąd będą ludzie mylić wyścigi z rajdami, bo no, też się w sumie nie dziwię, jak ktoś jest niezaznajomiony w temacie, to może to mylić, natomiast jak dziennikarze to mylą, zwłaszcza sportowi, no to już można się trochę dziwić. No wyścigi ogólnie polegają na tym, że jeździ się w pojedynkę, czyli bez pilota i przeważnie na torze, a rajdy no to dwie osoby, odcinki specjalne, dojazdówki, a wyścigi ogólnie dzieją się na torach, na zamkniętych obiektach. Jak pilotuje się na rajdach, a jak na KJS-ach? Na KJS-ach ostatnio nawet jak jechałem w niedzielę, to była taka troszkę pokręcona próba, w sensie dużo jeździło się po parkingu i było takich dużo takich nawrotów. Zmienność trasy była bardzo taka gęsta. No i miałem chyba większy nawet stres w takim amatorskim odcinku na placu, ponieważ nie wolno się pomylić, żeby nie dostać tej tak zwanej taryfy, czyli kary za zły przejazd trasy. Natomiast na odcinku specjalnym no, są innego rodzaju emocje, związane raczej z warunkami na trasie, które się zmieniają, z szybszą jazdą. Natomiast dyktowanie już jest, powiedzmy, no, łatwiejsze, ponieważ droga jest cały czas do przodu i trzeba tylko po prostu ustalić tempo z kierowcą. Natomiast, no mówię, odcinki takie KJS-owe, niektóre, bo oczywiście są takie KJS-y, które przypominają odcinki specjalne rajdu, to no, czasami wiąże się to ze stresem, żeby nie pomylić trasy. Czego wam życzyć na starcie na Barbórce? Na Barbórce tego, co mówiłem, dostać się tu na tą magiczną ulicę pewną w Warszawie, no będzie na pewno ciężko. Ogólnie, żeby auto się spisywało, żeby Witek kręcił dobrze, miał siłę. Żeby kijówka dała radę. Dokładnie, przyczepnej opony, no i wszystkiego po trochę, bo na rajdy składa się wiele czynników i szczęście też jest potrzebne. No to niech moc będzie z wami. No i przywieźcie coś ciekawego z tej Barbórki. No, postaramy się coś wywalczyć, a jak się to nie uda, to postaramy coś się tam też przywieźć. Tak więc dziś moim gościem był Sławek Kołodziej, pilot rajdowy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Trzymajcie kciuki na Barbórce, oglądajcie wyniki. Radio ETR FM. Złap nas w sieci.